Cześć moi drodzy, witajcie. Dziś znowu vlogowo, bo tak czuję. Miał być zupełnie inny materiał, natomiast no aż ciężko uwierzyć, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Ja nie jestem specjalistą od wojny, więc nie będę Wam tutaj o tym opowiadać, ani specjalistą od polityki, ani psychologiem czy psychoterapeutą, więc nie dostaniecie ode mnie tutaj terapii, ale po prostu podzielę się z Wami rzeczami, na których się bardziej znam, czyli związanymi z dietetyką, z kortyzolem i też takimi moimi przemyśleniami i tym, jakie u mnie pojawiły się problemy i jak postanowiłam sobie z nimi radzić. Mam nadzieję, że jakkolwiek Wam się to przyda. Zapraszam. Ilość stresu, jaka trafia do nas przez ostatnie dni, jest niewyobrażalna. Natomiast też jeżeli temat tego, co dzieje się na Ukrainie i wojny, nie dotyka Cię tak bardzo i tego nie czujesz, to nie chcę, żebyś poczuł przez ten film jakieś wyrzuty sumienia. Natomiast jeżeli odczuwasz to mocno, no to chcę po prostu podzielić się z Tobą pewnymi metodami na to, jak możemy sobie z tym długofalowo radzić. I ten film pewnie bardziej jest skierowany do tej drugiej grupy osób, natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą, to jakby myślę, że warto tak czy inaczej w jakikolwiek sposób zaangażować się w pomoc tym ludziom, którzy cierpią, ale takie różne zbiórki, których pojawiło się milion i mnóstwo nowych stron i tak dalej, niezweryfikowanych, to też nie jest chyba najlepsza opcja, więc albo angażujmy się lokalnie, albo właśnie jakieś takie odgórne, najlepiej rządowe inicjatywy, tak myślę. I dlatego też w opisie filmu wrzucam Wam jeden link, pod który może warto zaglądnąć i zobaczyć, czy w jakikolwiek sposób możemy pomóc. Tym bardziej, że jeżeli mocno to przeżywamy, to działanie, robienie rzeczy, pomaganie jest formą właśnie radzenia sobie z tym stresem, ale właśnie chodzi też o to, żeby się nie przeciążyć w żadną ze stron. Bo dużo emocji. U mnie też się pojawiło dużo emocji i w weekend po prostu cały czas odświeżałam telefon, czytam tylko sprawdzone źródła, nie oglądam za dużo obrazków, nie włączam telewizji. To też jest, myślę, ważne, bo co tam zobaczymy? No oczywiście zobaczymy tam wojnę, zobaczymy tam krew, zobaczymy tam śmierć, zobaczymy tam tragedię życiową. Ja wiem, co ja tam zobaczę. Pytanie, czy chcę cały czas na to patrzeć? No nie, bo to mi nie służy. Także takie szukanie i dołowanie się tym wszystkim, co się dzieje, na pewno nam nie służy. Dlatego dla mnie czasem te takie czyste fakty są lepsze, ale też za dużo jakby temu poświęcałam czasu i to postanowiłam zmienić. I już Wam mówię, jak to jakby możemy zrobić. Ja odkładam telefon dalej. Na przykład pracując, czy ustalam ze sobą na sztywno, co jaki czas mogę nawet po ten telefon sięgnąć i po prostu to wyciszam. Nie mam żadnych powiadomień w telefonie, które by mi pokazywały, że coś się dzieje. Telewizor jest wyłączony. To są, moi drodzy, naprawdę mega ważne rzeczy, a wiem, że niektórzy z nas mają taką skłonność do tego, żeby się po prostu jeszcze bardziej w tym wszystkim napędzać. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są emocje i jakby niektóre osoby nie radzą sobie z tymi emocjami. Ja mówiłam Wam we wcześniejszych vlogach, że jakby po-covidowo miałam taki problem z moimi emocjami i z takimi stanami lękowymi, z którymi było mi ciężko sobie poradzić. Bardzo się cieszę, że teraz w tym bardzo trudnym czasie, który jest, jakby ja już tego nie doświadczam. Natomiast staram się też naprawdę, co nie jest proste i naprawdę nie jestem w tym idealna, ale dbać o tą moją higienę psychiczną po prostu. Emocji nie możemy z jednej strony negować, bo każda emocja jest dla nas informacją. Informacją, co się u nas dzieje, ale właśnie warto je zaobserwować. I jeżeli mamy te informacje, to dzięki temu, że je mamy, możemy reagować. Na przykład, jeżeli nie wiem, jest mi przykro, źle, smutno, no to mogę jakoś na to zareagować, coś zrobić, żeby tą swoją sytuację poprawić. Natomiast też te negatywne emocje, no dla mnie one są dobre. Płacz nie jest niczym złym, jest jakąś wręcz formą rozładowania tego stresu wewnętrznego, więc też tego nie powinniśmy się, myślę, bać. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Natomiast
jeżeli się totalnie odgradzamy od informacji, czyli tak samo analogicznie od emocji, no to nie jest nic dobrego, bo nie mając nic, no co mamy zrobić? Nie mamy jakby narzędzi do działania. Ale znowu zobaczcie, jak mamy za duży napływ informacji, jesteśmy tym przeładowani, tak jak to zazwyczaj było, na przykład jak często siedzimy w social mediach, a teraz to już w ogóle, my i tak mieliśmy z tym problem przed. I tak samo jak jesteśmy przeładowani emocjami, a teraz pewnie tak jest, no to tym bardziej musimy w pewnym momencie o siebie mocniej zadbać, żeby nam to po prostu wszystko nie wybuchło, się nie rozlało i żebyśmy się nie musieli potem po prostu z kawałków zbierać. Ja wiem, że w obliczu wojny, w obliczu śmierci, w obliczu tak ogromnych tragedii, że nawet jakby no nie ma sensu, żebym ja jeszcze o tym Wam mówiła, bo doskonale wiecie, myślę, co się dzieje. To jest to, o czym za chwilę będę Wam mówić, na przykład jak radzić sobie z wysokimi poziomami kortyzolu, jak ten kortyzol obniżać, jak ten stres redukować pod kątem dietoterapii, to może się wydać komuś śmieszne, że na przykład, nie wiem, będzie jadł awokado. Natomiast też nieraz to podkreślam i w moich kursach i mówiłam to wielokrotnie, metoda małych kroków, kaizen, krok za krokiem jest tutaj tak samo adekwatna jak wszędzie indziej, tak samo z pomaganiem. Jakby nie musisz od razu uratować całego świata. Możesz po prostu robić małe rzeczy, tym bardziej, że będziemy pewnie przez dłuższy czas, niestety, w takiej rzeczywistości. To tak samo z dbaniem o siebie, to są pewne małe rzeczy, ale teraz tym bardziej musimy również o siebie się wewnętrznie zatroszczyć, bo jeżeli się o siebie nie zatroszczymy, to za chwilę nie będziemy mogli pomóc innym, tylko sami będziemy potrzebowali pomocy. I ja tak do tego podchodzę i sobie to wtłaczam w głowę i powtarzam, chociaż z jednej strony wiem to teoretycznie, bo najważniejsza jest, moi drodzy, praktyka, a teraz jakby no łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. Ale przejdźmy do meritum. Jeżeli już mamy te nasze emocje, wiemy, że jest to informacja, że coś z tym możemy zrobić, to jak, co robić, żeby przeciwdziałać za dużej ilości tych informacji i chociażby skokom właśnie kortyzolu, czyli tego hormonu, który jest wytwarzany nadmiernie przez nasze nadnercza, jeżeli jakby doświadczamy dużej ilości stresu. Więc w tym wypadku żywienie jest na pewno istotne i tutaj dieta nieprzetworzona, czyli niedostarczanie sobie dodatkowo substancji mocno przetworzonych typu chipsy, jakieś zajadanie nagle słodyczy, jakichś fast foodów i tak dalej, to jest w dłuższym okresie czasu dość istotne. Ja oczywiście nie mówię o osobach, które w tym momencie uciekają i ratują swoje życie. Oni muszą zjeść cokolwiek albo nawet nie jeść, tylko uciekać. Natomiast na tyle, na ile możesz, na tyle, na ile Twoja sytuacja jest stabilna, to trzeba o to po prostu zadbać. I tutaj, jeżeli jesteś na keto, super, bo właśnie ketoza, żywienie ketogeniczne, oczywiście dobrze prowadzone, ale jeżeli jesteście ze mną długo, to myślę, że wiecie jakby na czym to polega, jest przeciwzapalne i ciała ketonowe mają działanie przeciwzapalne i ja to wielokrotnie podkreślałam. Natomiast takie substancje, żeby jakby podać Wam konkrety, na przykład jak niektóre zioła, które możemy sobie, czy przyprawy dodawać do potraw, na przykład rosół z dodatkiem kurkumy, super działanie przeciwzapalne. Imbir być może dodany do jakichś potraw, czy do herbaty, super działanie przeciwzapalne. Tłuste ryby mają działanie przeciwzapalne, zielone warzywa liściaste, awokado, bardzo wiele olejów właśnie takich ketogenicznych, typu olej MCT, olej kokosowy, ale też te właśnie nienasycone, o które warto zadbać. Olej z ogórecznika, olej z rokietnika, fantastyczne źródło GLA, jakby super sprawa. Czy olej konopny z czarnuszki, oczywiście te oleje, gdzie mamy tłuszcze nienasycone, przechowywane w lodówce, to jest coś, co sprawia, że nasza dieta jest bardziej przeciwzapalna. Tak samo jakieś większe dawki kurkuminy, być może w postaci suplementów. I właśnie, jeżeli chodzi o suplementy, bo może niektórzy chcą się w jakiś sposób wesprzeć, to na pewno fantastycznym, polecanym, również przeze mnie adaptogenem jest ashwagandha. I ona świetnie pomaga obniżać poziomy kortyzolu i na wiele osób rzeczywiście działa. Można ją brać zarówno rano, jak i wieczorem, bo jeżeli mamy jakby dzień nasz jest stresujący, a nie tylko chcemy się wyciszyć na wieczór, czy na przykład mamy wysokie poziomy cukru, które się wiążą też z wysokimi poziomami kortyzolu, to również z rana taką ashwagandę możemy przyjąć. Fajnie zadbać, żeby ona była jakby no, dość dobrej jakości, bo po prostu słabe suplementy pod kątem jakościowym mogą nie działać. Więc na pewno ta ashwagandha, ale właśnie kurkumina w większych ilościach, piperyna, czy na przykład są takie tabletki, gdzie mamy właśnie kurkumę z pieprzem, z imbirem, to są albo nawet dosypywanie sobie i robienie sobie takiej mieszanki, czy złote mleko właśnie z kurkumą, to są super rzeczy, które tutaj będą nas wspierać. Ale także
probiotyki, takie różne substancje przeciwzapalne. Natomiast jak macie dobrze ogarnięte żywienie, to naprawdę dużo tej przeciwzapalności mamy w tych produktach, które jemy. Na pewno na wieczór warto sobie zaaplikować magnez, którym tak dodatkowo pomaga nam się zrelaksować. Kwasy omega-3 to jest w ogóle tak czy siak podstawa suplementacji, a teraz to już w ogóle również polecam Wam po nie sięgać. Więc to są takie rzeczy pod kątem naszego żywienia. Natomiast kortyzol jest też powiązany z naszym stylem życia. I ja wiem, że czasem ciężko się wyspać w takiej sytuacji, ale uwierzcie mi, że ten sen w trudnym momencie jest nam dużo bardziej jeszcze potrzebny. Więc jeżeli może nie możesz usnąć, to postaraj się nie oglądać na wieczór takich trudnych informacji, tylko postaraj się mimo wszystko wyciszyć. Być może w takich momentach suplementacja melatoniną w niskich dawkach będzie pomocna, a jak masz duży problem ze snem, to nawet wyższe dawki melatoniny typu 1 mg do 5 mg, czy na przykład suplement, który też Wam polecałam kiedyś, typu Deep Sleep, gdzie mamy jakby kombinację takich składników, które pomagają zasnąć, w tym momencie będzie to dobre rozwiązanie. Ja jakby wysokie dawki melatoniny na długi okres czasu moim zdaniem to jest takie to podobnie jak branie tabletek przeciwbólowych, natomiast tymczasowo może nam to pomóc i po prostu później ewentualnie zmniejszamy dawki do 100, 300, 500 mikrogramów i to jest taka dawka, którą w sumie można profilaktycznie stosować i nie ma żadnych negatywnych tutaj skutków ubocznych, że nam się własna ta taka oddolna produkcja melatoniny z organizmu zatrzyma czy zwolni. No i fantastycznym sposobem na stres jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna z jednej strony jest stresorem, ale z drugiej strony pomaga nam jakby w długim okresie czasu z tym stresem walczyć. I powiem Wam tutaj mój przykład. Ja jakby pracując chodzę na bieżni, mam walking desk, więc jakby tutaj chodzę, no mam małe dziecko, więc wiadomo, że jakby w ciągu dnia tej aktywności takiej spontanicznej jest sporo. Natomiast moje treningi znowu padły i po prostu nie trenuję siłowo tak, jakbym chciała, jak to było wcześniej, więc postanowiłam umówić się z trenerem personalnym na treningi, żeby tak jak niektórzy zgłaszają się do mnie, czy dołączają do moich kursów, żeby mieć taką też zewnętrzną motywację w postaci osoby, która gdzieś tam nas wspiera, czasem kontroluje, ale też motywuje, no to ja też właśnie postanowiłam, przyznałam się do tego sama przed sobą, że ja potrzebuję takiej osoby i już się umówiłam na treningi i miałam taki moment, kiedy stało się to w zeszłym tygodniu i później się okazało, że jest wojna i miałam taki moment, dobra, po co ja będę teraz jakieś treningi robić, jak się takie rzeczy dzieją, nie wiadomo co to będzie i tak dalej i po prostu, wiecie, fala. I powiedziałam sobie, Aśka, stop. Ty żyjesz normalnie, starasz się pomagać na tyle, na ile możesz, ale funkcjonujesz jakby na tyle, na ile możesz normalnie i robisz rzeczy dla siebie również. I dlatego jakby treningi u mnie zostają. I właśnie o tym też Wam chcę powiedzieć, że jakby no działajmy, dbając równocześnie o siebie. To, co ja postanowiłam, że możemy zrobić, to wsparcie finansowe, dlatego też podrzucam Wam te linki do stron. To, co mogę zrobić, to zaoferować w sumie to miejsce, moje biuro, bo moje biuro jest po części pokojem gościnnym. Ta kanapa niedawno była kupiona właśnie, bo gdzieś tam planowaliśmy, że częściej nas będą odwiedzać znajomi, rodzina, jakieś imprezy i tak dalej. Więc ta kanapa, myślę, już za parę dni przyda się jakimś naszym gościom z zagranicy, więc być może jest to jeden z ostatnich w najbliższym czasie filmów z biura. Biuro będzie w moim pokoju sportowym, tam gdzie trenuję. Więc jakby nie mówię Wam o tym po to, nie wiem, żeby tutaj wychodzić na jakąś matkę teraz, bo się bynajmniej nią nie czuję i pewnie mogłabym więcej, ale po prostu staram się zrobić tyle, ile mogę. Mówię Wam o tym też po to, żeby to jakby w jakiś sposób normalizować, bo wiem, że niektórzy się boją, niektórzy chcą, niektórzy nie, jakby no dużo, strasznie dużo się w naszych głowach i teraz tutaj w tej też sferze publicznej dzieje. No więc my taką decyzję tutaj podjęliśmy i też to, co ważne, bo wiem, że ogląda mnie też dużo rodziców. Porozmawialiśmy najpierw o tym z dziećmi, powiedziałam chłopcom jakby o tym, co się dzieje, o tym, że jest wojna, że jest konflikt. Oczywiście były pytania, czy jesteśmy bezpieczni. Zapewniłam ich o tym, że my jesteśmy bezpieczni. Tymon zapytał, czy nigdy u nas nie będzie wojny. No, tutaj też nie kłamałam, powiedziałam Tymon, ja tego nie wiem, nikt tego nie wie, czy nigdy nie będzie wojny, ale teraz jesteśmy bezpieczni i staramy się, wszystko jest dobrze.
i postarajmy się pomóc innym. I moje dzieci przyznały, że chcą pomóc, tam już nawet jakieś ustalali między sobą, które pluszaki mogą przekazać, co będą razem robić i już na Google Translatorze próbowaliśmy się nauczyć jakichś tam słów po ukraińsku, więc jakby też ta rozmowa, myślę, z dziećmi jest bardzo ważna, ale też nie panikowanie, tylko skupienie się na tu i teraz. I jeżeli masz taką skłonność, i to też nie obwiniaj się o to, do paniki, która, no, o którą, zresztą o tę panikę nawet u osób takich stabilnych emocjonalnie teraz nie trudno, jak zaczynamy właśnie to wszystko oglądać, sprawdzać i tak dalej, to postaraj się właśnie skupić na tym tu i teraz. Skupić na Twojej sile sprawczej, którą masz. Jeżeli na coś ja nie mam wpływu, dlatego od dawna już nie oglądam telewizji, bo nie mam wpływu na politykę za bardzo. Też nie chcę, żebyście mnie zrozumieli, że totalnie się odcinam. Ale po prostu skupiam się na tym, na czym mogę i jestem tu i teraz. I ta właśnie uważność, to są kolejne metody na radzenie sobie z wysokimi poziomami kortyzolu i ze stresem. Teraz uważność, medytacja, ja wiem, że świata nie zbawi, ale Tobie pomoże pozostać w kontakcie ze sobą. Oddech, praca z tym oddechem, jakieś skupienie się, modlitwa, jeżeli, jakby to są wszystko naprawdę rzeczy, które są nam teraz jeszcze bardziej niż zawsze potrzebne i proszę Was, żebyście o tym nie zapominali, więc nie nakręcajmy się, tylko wstańmy rano, zróbmy sobie dobre śniadanie, zróbmy sobie ciepłą kawę, chociaż moim postanowieniem jest pić mniej kawy, a więcej maczy, bo ona ma jeszcze większe takie działanie przeciwzapalne i oprócz tych właściwości lekko pobudzających ma też działalności właśnie takie wyciszające, o tym mówiłam w firmie o maczy. Także jakby bądź wdzięczna, bądź wdzięczny za to, co masz za tu i teraz. Postaraj się jakby wciąż mieć czas dla siebie, mieć czas dla bliskich i bądźmy po prostu dobrzy w tym czasie. Za tydzień miała być promocja mojego jadłospisu z okazji Dnia Kobiet Śródziemnomorskie Keto i miałam taki moment, żeby jakby to odpuścić zupełnie, natomiast jeżeli nic się jakby tutaj nie zmieni w tej kwestii, to ten jadłospis będzie, dlatego że ja sama potrzebuję teraz takiego jedzenia i myślę, że wiele osób też go potrzebuje i to jest właśnie przeciwzapalne, śródziemnomorskie, dobrze wpływające na jakby nasze zdrowie również w tych czasach, więc jeżeli będziecie chcieli, to z niego skorzystacie. Zachęcam, nie namawiam. Mam nadzieję, że tutaj tego źle nie odbierzecie, tym bardziej, że jakby może jakaś pomoc dodatkowa, zobaczymy jakie będą potrzeby, nam się tutaj też za tydzień wyklaruje. No ale na ten moment trzymajcie się ciepło, proszę, dbajcie o siebie i innych. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.